Wracają do Polski ci, co po 15 latach dalej nie umieją zamówić piwa w pawie. Pozdro, skąd wiesz, że to planeta z telewizji? No, mam nadzieję, że nie miałeś na myśli yy, tego, że żyjemy w jakiejś symulacji czy pod jakąś kopułą na płaskiej ziemi ze względu na pandemię i tak dalej. Lalala, bla, 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 yy, bla. Trzy miesiące czekałem na wymianę prawa jazdy. Witam Was moi drodzy. W dzisiejszym filmie będę odpowiadać, będę komentować Wasze komentarze i kanał nazywa się Bez Ściemy, także jak w każdym filmie tutaj też będzie bez Ściemy, więc będzie kontrowersyjnie. Mam nadzieję, że, yy, że spodoba Wam się ten format, yy, bo będzie takich filmów więcej powstawać, czyli komentowanie, komentarzy. Zapraszam do filmu. Jedziemy. Wybrałem parę komentarzy. Dzięki Wam w ogóle za komentarze. Wybrałem parę komentarzy, może paręnaście komentarzy i. Chciałem je skomentować. Komentarze skomentować. No myślę, że to w miarę po polsku zemrzmiało. A więc dzisiaj będę komentować wasze komentarze. Moi drodzy, yy, pierwszy komentarz, jaki teraz się pojawia, jaki się pojawił i jaki teraz wy widzicie na ekranie, to Jacek Placek. Droga Natalio, pamiętaj, że to ostatnia prosta. Kup sobie medal za kasę z reklam z TVP. I to był komentarz pod filmem, kiedy o Natalii Maliszewskiej Nagrałem film, w którym tam mówiłem, jak ją skrzywdzili na tej olimpiadzie w Pekinie. I taki komentarz się pojawia, jak ja to skomentuję. Jak, no właśnie, jak ja skomentuję ten komentarz. Drogi Jacku, to, że ktoś zarabia na reklamach, to po pierwsze, nie widzę w tym nic złego. A po drugie, tak trochę ludzkiej empatii by się nie zaszkodziło. Poza tym. Ja wiem, co pan, panie Jacku ma na myśli, ale jakby to powiedzieć, jak jesteś bez winy, to rzuć kamieniem. Przechodzimy do następnego komentarza. To też pod filmem o Natalii Maliszewskiej. Manipulacje sportem są czystem podłości, powiedział Mariusz. I w tym momencie się z tobą w 100% procentach zgadzam, że sport, tak zwany czysty sport... Chyba nie istnieje. Niestety. I wchodzimy z następnym komentarzem. Teraz pod filmem, w którym mówiłem o wynajmie mieszkań w Wielkiej Brytanii, o sensie przyjazdu do Wielkiej Brytanii po brexicie, o tym, jak nas tutaj traktują w Wielkiej Brytanii nas, emigrantów i tego typu rzeczy. Moi drodzy, komentarz od Jacka. W Anglii mieszkałem niecałe 6 miesięcy, w Szkocji już prawie 16 lat. Jeśli chodzi o podejście Anglików, do obcokrajowców to kwestia, w jakim rejonie Anglii mieszkasz, w jakim towarzystwie się obracasz. W Szkocji przez 16 lat, podobnie jak Ty, Marcinie, nie spotkałem się z nieprzyjemnymi sytuacjami, przynajmniej pod kątem ksenofobicznym. Wiadomo, że wszędzie, w każdym kraju, mieście, dzielnicy znajdzie się przysłowiowy village idiot village idiot pamiętaj, i to jest, to jest trafnie, drogi, drogi Janku, ujęte. Moi drodzy, tak. Wszędzie znajdzie się Village Idiot, czy jest to Polska, czy jest to Szkocja, czy jest to Wielka Brytania, czy jest to Szwajcaria, czy jest, czy jest, to, czy jest to Ameryka, czy jest to Dubaj. Wszędzie znajdziemy tak zwanego Village Idiot. Dlatego, yy, no tak chciałem skomentować, nie? Myślę, że w tym komentarzu, w moim komentarzu już jest odpowiedź na to, co chciałem przez to powiedzieć. Jedziemy do następnego. I mamy następny komentarz od Rafała. Rafał pisze, fajnie się ciebie słucha, dziękuję ci Rafale bardzo. Jestem ci naprawdę wdzięczny, że w ogóle oglądasz moje filmy. Szkocja da się lubić, skoro mieszkam tu już 17 lat, ale nie wiem, czy wiesz, że bardzo dużym problemem w Szkocji jest depresja. Prawie połowa Szkotów regularnie przyjmuje antydepresanty. Narkomania, alkoholizm praktycznie na każdym kroku. Tak, drugi Rafale, zdaję sobie z tego sprawę. Niestety, narkomania i takie depresyjne zachowania, ogólnie depresyjne stany wśród Szkotów jest to zupełnie Niestety, normalna rzecz. Wynikiem tego jest, nie będę tutaj komentować, co jest wynikiem tego. Jeżeli myślicie, że o szkockiej pogody, to nie jest, to nie Szkocja, nie szkocka pogoda zawiniła. Czyżby działania nieudolne, działania rządu. Poza tym, Szkocja jest piękna. Jeśli nie chcesz mieć tutaj depresji, to tej depresji tutaj nie będziesz mieć. Natomiast jeśli chcesz mieć depresję, to depresję będziesz mieć wszędzie, nawet na Malediwach. Takie jest moje zdanie. Ale zgadzam się z tobą, Rafale. Jest to duży problem, który, no, znowu rząd, bo to tak po cichu muszę powiedzieć, zamiata pod dywan. Poza tym, tak jak mówiłem, Szkocja jest mega. Jedziemy z nas. I znowu, pan Jan, pozdrawiam pana Jana serdecznie pod filmem, w którym mówię, że Cię czekałem lata świetne na wymienione prawo jazdy, bo ze względu na pandemia i tak dalej, la, la, bla, bla, bla. Trzy miesiące czekałem na wymianę prawa jazdy. Pan Jan dostał po tygodniu prawo jazdy i gratuluję panu, że tak szybko to wszystko się stało, bo rzeczywiście zdarzają się takie przypadki, że szybko dostaniecie, ale teraz raczej z tendencją dwa, trzy, cztery miesiące czeka się na wymianę prawka. Kupiłem auto miesiąc temu i na ten dokument rejestracyjny Wi Fi czekam też już ponad miesiąc, a zazwyczaj to było w parę dni. Także no, pandemia jakby wydłużyła wszystko, wszystko, to znaczy, nie wszystkim, pandemia wydłużyła wiele rzeczy, ale nie wszystkim. Ok, jedziemy z naszym. A teraz witamy Marcina i komentujemy komentarz Marcina. Marcin napisał pod filmem, w którym mówiłem o tym, że ja mogę mieszkać w każdym kraju, że dla mnie jest to nieistotne. Gdzie mieszkam na tej planecie i wszędzie się czuję jak w domu, i od razu mówię, że to potwierdzam, że to potwierdzam, nic się nie zmieniło. Marcin napisał, to prawda, co mówisz, tylko niestety, prawda jest taka, że nie jesteśmy u siebie w sensie Marcin ma na myśli, jak jesteśmy za granicą, to nie jesteśmy u siebie, jakkolwiek by na to nie patrzeć. Kiedyś wierzyłem w hasła, że nie ma podziałów. Otóż są i po to, wsz i po to wszystko jest podzielone, to tak jakbym miał mówić, że jestem lwem, a nie jestem. Drogi Marcinie, zgadzam się z Tobą, że są podziały, które tworzą się jakby w wyobraźni wielu ludzi, szczególnie polityków. Natomiast ja podziałów nie uznaję tak generalnie nie we wszystkich aspektach, oczywiście życia, bo są aspekty życia, w których te podziały niestety trzeba uznawać. Natomiast ja się czuję świetnie gdziekolwiek bym nie był, i ja mam, jak to młodzież mówi, wy. Nie na to co kto o mnie mówi, co kto o mnie myśli, ja tu się czuję dobrze w Szkocji, czy ktoś za moimi plecami coś mówi, czy jakieś ksenofobiczne myśli ma, to jak tak powiedziałem, ja mam, ja się czuję dobrze, jestem tu, jak będę w Meksyku, na Filipinach, w Stanach, też będę się czuł dobrze, jestem pewien, bo to, że ja się czuję dobrze, to rodzi się to tutaj, w mojej głowie się rodzi moje samopoczucie. I wiem, że wielu się z Was może nie podobać odpowiedź, komentarz na ten komentarz. Jedziemy z następnym pytaniem: komentarzem. Pod tym samym filmem Karolina, przepraszam, Paulina, wybacz Paulino. Paulina napisała, Andrzej Duda pytał, będąc na wycieczce w Londynie, czego byście chcieli 500 plus raz w tygodniu i kancelarii prawnej w Londynie, bo tego się jeszcze nie dorobił po tych studiach prawniczych. Karolino, ja bym. Panu prezydentowi Andrzejowi gdzie Dud odpowiedział: Ja od pana nie chcę nic. Ja tylko chcę, chciałbym, żeby rząd y, ludziom zbyt wiele nie, nie zabierał. Y, a to, przepraszam, bo to są słowa, y, cytat Świętej Pamięci Andrzeja Lepera: Rząd powinien ludziom nie dawać ale i nie zabierać. O właśnie, coś takiego to było, tak? Więc ja bym chciał, żeby rząd ludziom nie zabierał po raz kolejny podatki, z podatków, wymyślone podatki, podwyżki i tak dalej. Nie zabierajcie ludziom, panie prezydencie, tylko dajcie ludziom po prostu zarobić i wtedy nie musicie nic dawać, bo nawet nawet nie macie z czego dać, bo wy jako rząd nie macie pieniędzy. Dobra, okej, okay, jedziemy dalej. No i ten sam komentarz zawodowy zbieracz złomu. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie jak mnie oglądasz to cię pozdrawiam dzięki za komentarz napisał skąd wiesz że to planeta z telewizji no mam nadzieję że nie miałeś na myśli yy, tego że żyjemy w jakiejś symulacji czy pod jakimś kopułą na płaskiej ziemi chociaż nigdy nic nie wiadomo no to jedziemy z kolejnym komentowaniem komentarza pan Rafał zasada Niestety wiele osób buduje swoją wartość na podstawie hejtowania czegoś odmiennego od ich wyborów. myśląc według zasady, czym bardziej znienawidzona jest rzecz, której ja jestem przeciwieństwem, tym większa jest moja wartość. Tacy ludzie nigdy nie będą do końca szczęśliwi w życiu, ponieważ ciągle muszą szukać obiektu do hejtowania, aby poczuć się lepiej ze samym sobą, przez co ich świat jest w dużej części składa się ze znienawidzonych rzeczy. Panie Rafale, ja się zgadzam w 100% i tak naprawdę nie powinienem tego komentować. Yy... No i tyle. Zgadzam się z panem w 100%. Nie będę tego komentować. I znowu komentarz dotyczący powrotu do Polski. Dariusz. Wracają do Polski ci, co po 15 latach dalej nie umieją zamówić piwa w Pabie. z Cornwall. Yy... No, znam takich ludzi, co po 15 latach nie, nie potrafią zamówić piwa w Pabie. Yy... <śm>, Okej. Okay. Dobra, sorry. Nie, nie, nie kpię sobie z ludzi, broń Boże, ja sobie z ludzi nigdy nie kpię ale tak jest faktycznie są ludzie, którzy po 15 latach nie, nie bycia w kraju anglojęzycznym, nie mówią po angielsku. Nie wnikam dlaczego tak jest, to jest ich sprawa. Ja tak samo mówię, nie wnikam w decyzję o powrocie do polski ludzi. Jeżeli ktoś chce wracać i czuje się tam i będzie się tam czuł dobrze, to zajebiście, to, to jedź, jak masz się czuć dobrze w Polsce, jeżeli nie jesteś pewien, to wtedy się dopiero zaczni zastanawiać, czy chcesz wracać. Ale ja nie mówię, że źle jest w Polsce, bo jeżeli ktoś na przykład chce jechać do Polski i, i bardzo mu się podoba polska mentalność, bardzo mu się podoba y, działania polskiego rządu i bardzo mu się podobają te niskie wynagrodzenia, a ceni sobie jakieś inne wartości, które go tam trzymają, to jak najbardziej, jeżeli ja bym tak myślał, to też bym wrócił do Polski. Natomiast no, nie, dobra, ja w ogóle mam takie myślenie podróżnicze, jeździć po tej całej kuli ziemskiej, chcę po prostu zobaczyć cały świat, całą kulę ziemską, także okej, okay. dobra, jedziemy z następnym komentarzem. I mamy następny komentarz pod filmem o powrocie do Polski. Ewontek, Ewontek, sorry jak źle czytam twój nick. Ludzie. Obudźcie się z tego angielskiego dreamu. Czy Wam się to podoba czy nie za 15. Za 10-15 lat Polska będzie jeszcze bardziej bogatsza. Wystarczy popatrzeć, gdzie Polska była 30 lat temu, a gdzie jest teraz. Za 10-15 lat Polska będzie jeszcze bardziej bogatsza. I wish. I wish. Ok, jedziemy. Albo kończymy już. Sorry, kończymy już. I słuchajcie, chciałem gwoli wyjaśnienia. Ten film nie miał na celu żadnego ośmieszania. Ja tylko komentowałem Wasze komentarze. Jeżeli podoba Wam się taki format, to czasem nagram film w takim formacie. Moi drodzy, słuchajcie. Mówiąc zupełnie serio, ja nikomu nie odradzam powrotu do Polski ani pozostawania w UK. To jest Wasza sprawa. W moich filmach ja tylko wyrażam swoje zdanie, jaki jest mój światopogląd na temat powrotu do Polski. Jeżeli byś mnie zapytał jednym słowem: wracać czy nie?, powiem Ci, że nie wracaj. Ale to nie znaczy, że nie ma sensu wracać, bo jeżeli, tak jak mówiłem, nie przeszkadza Ci mentalność polska, nie przeszkadza Ci problem ze znalezieniem dobrze płatnej pracy, nie przeszkadza Ci. Yy, tak zwany polski, no niestety, zamordyzm, musimy powiedzieć. Yy, nie przeszkadzać i tam, no, no mógłbym wymieniać wiele rzeczy, no jest tam dużo rzeczy. Jeśli takie rzeczy się nie przeszkadzają, jeśli masz inne priorytety, yy, to tak, jak najbardziej, Polska jest pięknym krajem, ja tam zawsze chętnie jeżdżę, ale niekoniecznie chętnie wracam. Yy, dzięki Wam za wysłuchanie i zapraszam do następnego filmu. Marcin ze Szkocji, kanał Beściemy. Yy, I wiecie, mówimy tu po prostu wszystko, jak jest Beściemy.